Moim zdaniem określenie dresiarz jest zbyt ogólnikowe, bo niektórzy noszą po prostu dres, bo jest im wygodnie, a dla niektórych jest to charakter dresa. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. W takim razie charakter dresa to jaki? Buntowniczy, tak jak właśnie moja postać w serialu Bunt, w którą się wcielam, jest powiedzmy dresiarzem. I można mnie podpiąć pod takiego dresa, choć oglądając nasz serial widzowie na pewno będą przechodzić wraz ze mną, z moją postacią, przez różne stany i różne etapy. Tak. W takim razie gdybyś mógł powiedzieć właśnie, jaka jest twoja postać? Moja postać jest bardzo złożona. Przede wszystkim jest bardzo ambitna i zdeterminowana w celu osiągnięcia swoich marzeń, ponieważ jego marzeniem jest być piłkarzem światowego formatu, niczym nasz Robert Lewandowski. I nasz coach naszej drużyny bardzo w niego wierzy i dostrzega w nim talent i daje mu pewne poczucie bezpieczeństwa oraz te wiary, której samemu Jasiowi brakuje, więc to na pewno jest bardzo ciekawe. Również mój bohater dostał od rodziców bardzo ciężki bagaż doświadczeń i bagaż złych rzeczy, które się wydarzyły w jego życiu, i dla mnie na przykład najciekawsze jest to, czy Jajko uniesie ten bagaż i będzie mógł spokojnie wejść w przyszłość bez patrzenia do tyłu, żeby zdjął w końcu te kajdany i żeby się nie przejmował tym, co było, tylko tym, co będzie, bo mimo wszystko te demony przeszłości dotykają mnie i wielu, wielu bohaterów tego serialu. A dlaczego trafił do środka Jajko? Do środka trafił za drobne kradzieże i pobicia, ponieważ tak wyrażał swoją frustrację, bo czasem jest tak, że właśnie taka młodzież, która na pierwszy rzut oka wydaje się zdemoralizowana czy zła, wewnątrz jest bardzo cierpiąca i te wszystkie krzyki to tak naprawdę wołanie o pomoc. Żeby ktoś nas usłyszał, żeby ktoś zdał sobie sprawę, że tu się dzieje źle, na przykład właśnie w takich domach. Więc myślę, że jest to też ważny serial społecznie, ponieważ rodzice mają szansę zobaczyć młodzież i problemy, z którymi się zmagają, bo one nie są wcale małe, ani... Sekundkę, zbieram myśl. Rodzice mają możliwość zobaczenia tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, tego, czego rodzice nie widzą ani nie dostają od dzieci, ponieważ to jest ukrywane. A młodzież ma szansę zobaczyć ten serial, ponieważ nasi bohaterowie zmagają się z problemami takimi tymczasowymi młodych ludzi, więc oczywiście nie wszyscy, bo są różne i skrajne przypadki, ale myślę, że młodzież może dostać złoty środek bądź jakiekolwiek rozwiązanie i poczuć, że nie są sami, że my to przeżywamy, to co oni, więc nie lękajcie się, ponieważ nie damy się skreślić.